Dzień dobry. Wielu Scrum Masterów, nawet tych doświadczonych, popełnia błędy. W tej lekcji opowiemy sobie o kilku z nich. Scrum Masterzy lubią rozwiązywać problemy i dzielić się opinią. Powinno im jednak zależeć na tym, żeby zespół samodzielnie pokonywał przeszkody, o ile to oczywiście możliwe. Jeżeli za szybko wtrącą swoje przysłowiowe 3 grosze i podadzą gotowe rozwiązanie na tacy, to mogą zatrzymać zespół w miejscu. Nie będzie brainstormingu i wspólnego rozwiązywania problemów. Sam często się na tym łapię, że nie ugryzłem się w porę w język. Mam jakiś pomysł i od razu chcę się nim podzielić. Co w takich sytuacjach może robić Scrum Master? W drodze na spotkanie może postanowić, że podzieli się swoją wiedzą dopiero, kiedy na sali pojawi się przynajmniej jeden lub dwa inne pomysły. I niezależnie od tego, jak dobry jest jego pomysł, powinien czekać na odpowiedni moment. Innym sposobem może być po prostu zachowanie ciszy. Wiele osób musi przetrawić problem, zanim znajdą rozwiązanie. Cisza daje im trochę czasu na zastanowienie się. W obliczu kilkunastosekundowej ciszy ja mam czasem tendencję do kończenia spotkania ze słowami: wrócimy do tematu jutro, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zespół mógłby wyjść na tym dużo lepiej, gdyby dostał więcej czasu. Długotrwała cisza bywa nieprzyjemna. Kiedy Scrum Master zadaje na spotkaniu pytanie, to pierwsze wrażenie musi być takie, że wszyscy patrzą na niego i czekają na odpowiedź. Prawda jest jednak taka, że patrzą i myślą. Intensywnie myślą i szukają odpowiedzi. Czasem wystarczy poczekać 10 sekund i zapytać, czy już coś wymyślili. Częstą przypadłością świeżo upieczonych Scrum Masterów jest mówienie innym, co mają robić, zamiast naprowadzać ich na rozwiązania. I owszem, w przypadku zespołu, który nie zna Scruma, będzie to słuszne podejście. Takie osoby będzie trzeba na początku poprowadzić za rączkę i wszystko im wyjaśnić. Ale z czasem będzie się to zmieniać. Zespół nabierze doświadczenia, dorośnie. Zaczną samodzielnie podejmować świadome decyzje i zaczną być agile. Młody zespół, który nie widział jeszcze sprawnie działającego Scruma, nieświadomy tego, do czego służą jego poszczególne elementy, może się na początku buntować. Będą chcieli robić daily Scruma 2 razy w tygodniu albo zmieniać długość sprintu zależnie od dostępności deweloperów. Wraz z doświadczeniem nabiorą niezależności i wtedy Scrum Master może im już tylko podrzucać pomysły. To w tym momencie zespół zacznie być zwinny. A Scrum Master może się trochę wycofać, zachęcać do podejmowania kolejnych kroków i facylitować spotkania, na których sami będą wypracowywać usprawnienia. Istnieje przekonanie, że to Scrum Master powinien prowadzić daily. Z definicji jest to bardzo proste i krótkie spotkanie, podczas którego deweloperzy sprawdzają, jak bardzo posunęli się do przodu na drodze do realizacji celu sprintu. Rozmawiają o najbliższych planach, problemach, jakie napotkali oraz o tym, jak mogą pomóc sobie nawzajem. W przypadku pracy z nowym zespołem, zaangażowanie Scrum Mastera podczas daily może sporo pomóc, ale to się zmieni wraz z dojrzałością zespołu. Scrum Master zbierze zespół, ogłosi początek spotkania, następnie będzie wywoływał kolejne osoby, a po wszystkim ogłosi koniec spotkania. To nudne, zarówno dla samego Scrum Mastera, jak i zespołu. Z czasem zespół osiągnie stan, w którym osoba, która będzie chciała rozpocząć dyskusję, po prostu to zrobi. Agenda tego spotkania jest prosta i niezmienna. Scrum Master nie musi go prowadzić ani facylitować. Musi jedynie mieć pewność, że daily się odbyło. Jeżeli Scrum Master będzie ciągle prowadził daily, to może dojść do sytuacji, w której wszyscy będą się na nim spotykali właśnie dla niego. Tymczasem daily jest i powinno być dla deweloperów. Nie tylko deweloperzy mogą kwestionować użyteczność daily albo retrospektyw. Może się to również przydarzyć nowym Scrum Masterom. Na przestrzeni lat Scrum ewoluował do tego, jakim znamy go obecnie. Każdego aspekt, każde wydarzenie istnieje po to, żeby wspierać inne. Pomijanie niektórych elementów może z początku wydawać się kuszące, ale będzie prowadziło do antypaternów. Każdy element Scruma przynosi jakąś wartość, ale jeżeli chcemy wykorzystywać Scruma w naszej pracy i tak go nazywać, to powinniśmy postępować zgodnie z przewodnikiem po Scrumie. Warto jednak pamiętać, że nie jest to święta księga. Pracując razem nad rozwojem produktu, zespół dojrzewa. W pewnym momencie osiąga najwyższy stopień zrozumienia.
Nie będą już musieli podążać utartymi szlakami, ale zaczną znajdować swoje rozwiązania. Zaczną rozważać praktyki, których nie ma w przewodniku po skramie i to będzie w porządku. Zawsze powinniśmy uważać, decydując się na takie kroki, ale rozważmy je. Przekonanie, że wszystko, co się znajduje w backlogu, jest historyjką użytkownika. Uwielbiam user stories. Jest to bardzo prosty sposób na zdefiniowanie tego, co jest nam potrzebne, aby dostarczyć końcowemu użytkownikowi wartość. Ale nie wszystko, co znajduje się w backlogu, musi im być. Podniesienie wersji Pythona też jest dobrym elementem backlogu produktu, ale samo w sobie nie jest już historyjką użytkownika. Nierealnym jest oczekiwać od zespołu, że będą w stanie ukończyć wszystkie zadania zaplanowane na sprint. Jeżeli zaczniemy to robić, to naturalną reakcją będzie planowanie coraz mniejszej i mniejszej ilości zadań na kolejne sprinty. Może dojść do sytuacji, w której zespół nigdy nie będzie w stanie ukończyć wszystkich zadań i podczas każdego planningu będą przerzucać zadanie z jednego sprintu do drugiego. Koniec sprintu przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, ponieważ pozostałą pracę i tak wykonamy, ale w kolejnym. Scrum Masterowi powinno zależeć na tym, żeby zespół traktował koniec sprintu jako coś wyjątkowego. To powinien być czas, w którym zaprezentują wyniki swojej pracy. Pracy, którą wykonali, żeby osiągnąć cel sprintu. W ten sposób zdobędą trochę więcej zaufania i interesariuszy, które poprawi relacje z zespołem biznesowym. Aby zatrzymać to koło przerzucania zadań ze sprintu do sprintu, zespół powinien przestać upakowywać sprint backlog po brzegi. Dobrym początkiem może być rozpoczęcie sprintu z kilkoma prostymi zadaniami. Kiedy zespół uzna, że wszystkie można uznać za zrealizowane, to mogą dołożyć do sprintu parę innych, które nie mają wpływu na cel sprintu. To tyle, jeżeli chodzi o tę lekcję. W kolejnej lekcji zastanowimy się nad tym, co Scrum Master może robić podczas swoich pierwszych dni w pracy, jak one powinny wyglądać. Do zobaczenia.